o swoją działalność dotychczasową w Radzie Miasta, bo można było przeczytać w różnych informatorach, że ta działalność była pod dyktando zarządu miasta. Więc chciałbym skonfrontować, co pan na przykład Wyżlic chciał dokonać jako radny, a co mu przeszkadzało, żeby to dokonać i co zamierza zrobić, żeby poprawić tą działalność i swój udział w Radzie Miasta. Dziękuję. Byłem współorganizatorem akcji zniesienia SPP, to jest strefy płatnego postoju wokół rynku, na tych uliczkach wokół rynku. Zrobiliśmy taką akcję, że wystawiliśmy w różnych sklepach karteczki i zbieraliśmy informacje, czy ludziom, którzy przyjeżdżają do Lubawy albo są mieszkańcami Lubawy, podoba się ta sytuacja, że muszą płacić za parking, a przede wszystkim mieszkańcom, którzy mieszkając w strefie płatnego postoju są obłożeni opłatą 10-złotową i no, muszą po prostu tą opłatę wnieść, żeby móc postawić swój samochód. Inni mieszkańcy Lubawy no, nie muszą tego płacić. Chciałbym po prostu, aha, jeszcze robiliśmy właśnie taką akcję, żeby zebrać informacje, czy podoba się to mieszkańcom, czy nie. W ciągu tygodnia czasu zebraliśmy ponad 1450 podpisów za tym, żeby znieść strefę płatnego postoju na tych uliczkach koło rynku. Od początku byłem przeciwny rewitalizacji rynku, ale nie w tym sensie, że mi się wszystko nie podoba. Nie podobało mi się przede wszystkim to, że z mieszkańcami rynku oraz z mieszkańcami Lubawy nie były prowadzone żadne konsultacje. Odnośnie innych inwestycji były konsultacje w internecie, były konsultacje ogłoszane w gazecie, a odnośnie rynku nie było nic, cisza do samego końca, można powiedzieć, że do końca, do takiego końca, jak rozpoczęły się prace. Pan wiceburmistrz Radke stwierdził, że to była pomyłka, bardzo za to przepraszał, no i wszystko. Także ja bym chciał te dwie sprawy, aha, no i chodzi o to, żeby po prostu następna władza wykonawcza bardziej współpracowała z ludźmi Lubawy. Ja kontynuując ten wątek pana działalności w Radzie, chciałbym zapytać, jak pan głosował nad strefą płatnego parkowania i czy złożył pan, jeżeli głosował pan na nie, bo z tej wypowiedzi wynikało, że jest pan przeciwny, czy złożył pan jakiś wniosek przeciwny? Głosowałem na nie, z tym, że nie zgłosiłem tego wniosku, bo stwierdziłem, że ten wniosek i tak upadnie. Tyle mogę powiedzieć. Czyli bez wiary pan działał w tej Radzie? Sytuacje były takie, że niekiedy wiara nie pomagała. No ale działań też pan nie podjął. Większość przegłosowała, że strefa płatnego parkowania ma pozostać, więc ja nie mogłem nic innego zrobić. No mógł pan złożyć wniosek. Nie złożył pan. No może. Ale stwierdziłem, że jeśli zgłoszę wniosek, i tak zostanę przegłosowany, więc nie składałem.